Ogłaszam ogłoszenie na kanale. W gabinecie przyjęła mnie pielęgniarka. Czy ja tu przejadę? I to są takie malutkie domy. Udało mi się zamówić bilety w końcu. To jest wyjątkowy dzień. Dlaczego? Cześć Tomek. Cześć. Jestem dzień dobry. On był lekki. Oh my gosh! Tyle pieniędzy! Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale po tym jak wyczyściłam ładnie nasz porch, nasz ganek przed domem, mamy kolejne gniazdko. I to był jeden dzień, jak one się wprowadziły. Patrzy na mnie teraz, popatrzcie. Widzicie to? A tym razem jest taki malutki ptaszek. I w ogóle to gniazdko jest takie malutkie, że już powiedziałam mi, dobra, nie ruszam. Coś lubią nas te ptaszki. Takie szczęście mamy na ptaszki. Słuchajcie, jadę teraz do lekarza, mam laryngologa. Jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, żebym nie zapomniała potem, to już teraz ogłaszam ogłoszenia na kanale. Na początku, w przyszłym tygodniu od poniedziałku zaczynamy tydzień vlogów. Powinien być cały tydzień, może nawet do soboty się uda, aczkolwiek nie obiecuję. Na pewno do piątku będą vlogi. Także w kwestii przypomnienia, słuchajcie, sprawdźcie sobie tylko, czy wasza subskrypcja działa, bo czasami YouTube odsubskrybuje wasze konta, które śledzicie, więc tylko sobie sprawdźcie to. Ja już się cieszę na tydzień vlogów, to będzie intensywny tydzień, ale jak wiecie, intensywność dnia jest wpisana w moje życie. Dobra, uciekam. Herbata na drogę jeszcze, herbata. Muszę sobie zrobić herbatę, już kuchnię zdążyłam posprzątać. Herbata zrobiona. Słuchajcie, tak sobie jeszcze przypomniałam, że jakbyście mieli jakieś życzenia na tydzień vlogów, to dawajcie znać. To będę miała czas przez weekend, żeby to przemyśleć, jak to poukładać sobie potem w tygodniu. Nie wiem, jakieś zakupy. Ja na przykład będę chciała też wybrać się na takie zakupy już prezentowe do Polski. Najmniej, żeby każdemu coś przywieźć. Będzie tego trochę sporo. Ale no, na takie zakupy też pojedziemy, ale oprócz tego dajcie znać, co chcecie. W środku czekam, znalazłam, bo tutaj pełno okienek, pełno różnych lekarzy, ale tak, jestem w dobrym miejscu, za chwilę ktoś przyjdzie po mnie. Teraz już w gabinecie, przyjęła mnie pielęgniarka, za chwilę przyjdzie lekarka. Malutki gabinecik taki, siedzę sobie na takim fotelu, nie wiem czy widać. Okej. Okay. Wyszłam od lekarza i tu obok budują znowu nowe osiedle. Tu chyba jest... Czy to jest ten? Tak, to jest... To są specjalne części osiedla przeznaczone dla ludzi po 55 roku życia. Czyli dla takich, którzy na przykład chcą... Nie chcą żyć, mieszkać koło dzieci, chyba ze względu na hałas, ale to też ma inne plusy i minusy, bo na przykład plusami są dla nich domy jednopiętrowe. Osobny basen, osobny klub. Także są ludzie, którzy to bardzo lubią.
No i to są takie domy, czekajcie, pokażę wam. Widzicie? One nawet nie wyglądają czasami na jednopiętrowe, bo mają te okienka u góry, ale powiem wam, że na przykład bardzo często tutaj to jest tylko strych na górze. O, to jest ładne. Nawet nie wiedziałam, że tutaj wybudowali takie osiedle. Ach, po prostu wyjeżdżam z domu i co chwilę gdzieś jakieś nowe osiedle. Niesamowite. Niesamowite tempo budowania. No i to są takie malutkie domy. O, fajnie, że zajechałam na taki ślepy zaułek. Ale widzę, że ten klub im dopiero budują i jeszcze nie ma basenu, bo klub był chyba na początku tam na wjeździe. I to jest fajne dla osób, którzy naprawdę lubią spokój i lubią tego typu społeczność. Natomiast kompletnie nie byłoby to dla mnie. Ja wolałabym być otoczona dziećmi, rodzinami całymi. To z pewnością nie jest dla każdego. To trzeba lubić. Bo powiem wam, że jak na przykład u nas idę sobie na tę część, na spacer nawet, to mam wrażenie, że tam nikogo nie ma. Jest taka cisza. Tak mi zawsze jest jakby, nie wiem, mam taki smutek w sobie, jak tam jestem. Nie wiem, ja nie widzę. Nie widzę siebie po prostu w takim miejscu. O, chyba źle zajechałam. Ale są ludzie, którzy bardzo lubią tę część osiedla i szukają na przykład konkretnie domu w takiej części osiedla. Tam na przykład płaci się większe HOA, czyli tą taką opłatę osiedlową, gdzie, w której jest na przykład już opieka nad ogrodem na przykład, że ktoś przychodzi i kosi wam w tej cenie jeszcze trawę. No i oczywiście oni mają ten basen swój prywatny, swój klub, więc ta cena obejmuje wszystko. Czy ja tu przejadę? Czy ja tutaj przejadę? Ojej, chciałam wam, widzicie, pokazać i się wpakowałam. Teraz tu się trochę zgubiłam. Bo tutaj jeszcze wszystko przekopują. Najgorsze jest to, że ja oponę przedziurawiłam już w takich miejscach chyba dwa razy. Jeszcze pamiętam, jak mieszkaliśmy, jak wybudowaliśmy dom, to nasz dom i jednego sąsiada na dole myśmy budowali. W tym samym czasie byliśmy pierwsi. Także mieliśmy wszystkie budowy po kolei obok nas. I ciągle były jakieś śmieci właśnie na drodze. Niestety, wtedy miałam dwa razy oponę przybitą. No okej, dobra, jedziemy. Tyle nowych rzeczy. Właśnie sobie tak jeżdżę tutaj dookoła i patrzę. Tu są i mieszkania i widziałam przed chwilą jakiś salon dla paznokci. Tam był jakiś nowy lokal Hoops & Berry. A reklamę Hiltona, który się tutaj będzie, nie wiem, czy się będzie budował, czy już się zbudował i będzie się otwierał. Niesamowite. Po prostu tempo, w jakim to budują. To są... O. Chodzę po domu i szukam aparatu, a on tutaj u mnie w biurze. Słuchajcie, przez 3 godziny prawie teraz siedziałam przy komputerze. No wreszcie. Udało mi się zamówić bilety w końcu do Grecji. Także lecimy do Grecji! O matko, to znaczy ja i dzieci. Lecimy w lipcu do Grecji. Polecimy najpierw do Polski, będziemy trochę w domu, a potem polecimy na parę dni do Grecji. A potem jak wrócimy, to może znowu zabiorę rodziców, jak będą chcieli, bo coś tak tata mówił, że mu się nie za bardzo chce. Ale Tomek już wtedy doleci do nas, to może razem gdzieś uda nam się pojechać albo polecieć. O, ale się cieszę. Słuchajcie, tak jest skomplikowane to jest, bo musiałam dwie różne linie lotnicze, bo miałam taką konkretną datę, w której chciałam lecieć. I w ogóle nie pamiętam, polecę Wizz Air i Ryanair.
Nawet się boję, żebyście pisali mi, jakie macie doświadczenia, ale ja nie pamiętam. Ja w ogóle nie wiem, czy ja leciałam tymi liniami. Chyba Ryanairem leciałam. Ale jak mieszkaliśmy w Irlandii, to lataliśmy... Aer Lingus się nazywała ta linia? Chyba tak. Duże zielone samoloty. Najważniejsze, że jest. Teraz tylko będę szukać noclegu, ale to już jest przyjemność. Bilety samolotowe to zawsze jest dla mnie stres, no ale udało się załatwić. Pisałam właśnie z Elą też przy okazji, jak zamawiałam bilety, bo ona tyle podróżuje. Mówię, żeby mi poradziła, co wybrać, co dokupić, czego nie dokupować. Teraz przy zamawianiu biletów jest tyle dodatkowych opcji. Ja sobie powiedziałam, jak polecę, to będzie to ekonomicznie, więc chyba tylko w jednym przypadku wybrałam, zapłaciłam sobie za siedzenia. Jak będziemy wracać właśnie z Grecji, bo to będzie północ i po prostu chciałam mieć pewność, że będziemy razem siedzieć gdzieś blisko wyjścia. Mamy to, a teraz mamy pomidorówkę do zrobienia. Właśnie podgrzewam rosół. Ale patrzę, że będę musiała już jechać po dzieci, więc nie zdążę. Muszę powyciągać wszystko i zrobić pomidorówkę, bo obiecałam Sebastianowi dzisiaj pomidorową. Dobra, na chwilę wyłączam, niech on się tutaj grzeje jeszcze. Jak przyjdę, to dokończę. I już pod szkołą. Honule. Jak widać, Hania jest. To jest wyjątkowy dzień. Dlaczego? Hania, dlaczego to jest wyjątkowy dzień? Pierwszy raz chyba. Pierwszy raz! Hania poszła w sukience do szkoły. Nie, w siódmej klasie. Przypominam, że Hania już jest w liceum. Cześć, Tomek. Cześć. Co tam u was? Przyjechaliśmy na randkę, wzięłam Tomka w miejsce, którego on jeszcze nie zna, ale wy go znacie, bo wam go dzisiaj pokazywałam. Wróciliśmy tutaj. Tu jest ten nowy browar. Nazywa się Hoops and Berry. Zobaczymy, jak jest w środku. Co dzisiaj? Cieszę się? Odcinek z serii Szlakiem Browarów. Tak. Tu jest pełna samoobsługa, tu jest wino, ściana win i ściana piwa. Zaraz wam pokażę piwa. Dobra, tu jest druga ściana i mamy wszystko. Mamy różnego rodzaju piwa, wina. Tomek się zafiksował na telewizorze. Iga Świątek gra, Iga Świątek. No oczywiście. Przed chwilą rozmawialiśmy właśnie z panią, która nas obsługiwała. Powiedziała, że ona w 80% czyli rodzina pochodzi z Polski. Dobra, co bierzemy? Czekaj, są szklanki. Ja chcę flights, Tomek. Flights to są, zobaczcie, są. To są flights. Cztery szklaneczki i można popróbować cztery różne piwa. A w sumie to możesz nawet sobie, wiesz, wino. Cztery różne wina. Tomek też flights, okej. Okay. To dobrze, że ty zacząłeś. Dobra, Tomek pokaże wam, jak to się robi. What kind of beer is it? Można sobie przeczytać. Pilsner, okej. Jakie to jest Czech piwo. Pilsner, dostaliśmy takie bransoletki. Pokaż bransoletkę. Bransoletka? To jest bransoletka. Teraz ma pop tutaj, przykładam. No, o, piwo. Świeci się na zielono. Wybieram piwo. I mogę lać. Jestem dobry. Bardzo dobre. Ale nie wiem, czy widziałeś, on ci tutaj policzył jakby cenę od razu. No. O, zobaczcie, to leci. Widziałem, tylko ci nie chciałem nic mówić. Aha. No tak. Oh my gosh, teraz zrobiłem to jak amator. To możesz do kratki wylać. Bo to jest niemieckie piwo, dlatego. Za chwilę ci się już nie będzie... Już nie leci. Już nie leci, no. Zepsułeś to tak. No trudno. Takie wybranki masz.
ty to jesteś profesjonalna. I tak wygląda randka z Tomkiem. Zapomniałam, że te wszystkie bary amerykańskie mają pełno telewizorów i sport, nie, żartuję. Tomek poszedł tylko na chwilę, bo właśnie były wielkie okrzyki i Hurricanes wygrało punkt. Aha, się cieszy. Radość, widzę radość. 1-0. No, pięknie. Ogrywamy Rangers. Jak chcesz, możemy iść do środka, ale najpierw musimy odpowiedzieć na jedno pytanie, które było wczoraj. Toaleta jest tam. Wczoraj pod filmem. 25, jak pytacie o mój wiek. Odpowiedziałem na wszystkie pytania. Nawet te podkręcone piłeczki. Siedzimy na fotelach, które są trochę przemoczone przez ostatnie ulewy. Tomek, pokaż tyłek. Ale to nie ten rodzaj filmów, kochanie. To nagrywamy na innym kanale. No i moja sukienka już też za chwilę przecieknie, jak pójdziemy do środka, ale było takie pytanie związane, nie wiem czy pamiętacie, w ostatnim albo w przedostatnim vlogu Sebastian pojechał z Tomkiem na swoją pierwszą pracę. I było takie pytanie, jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o zarobki? Czy to z góry jest ustalona cena? Czy to są jakieś takie ramy, czy robi to Sebastian za darmo? Ja za darmo, wszystko ja biorę. Słuchajcie, tu generalnie w Stanach jest tak, że to są tak zwane takie prace dla dzieci, dla młodzieży. I powiem wam, że są nawet stałe stawki. Jeżeli chodzi na przykład o babysitting, czyli opiekę nad dziećmi, to mniej więcej teraz jest stawka od 15 do 20 dolarów za godzinę. To jest tak jakby ogólna przyjęta stawka. Jakie są jeszcze inne prace? Jest koszenie na przykład ogródka. Nie ogródka, tylko trawy. Koszenie trawy, podlewanie ogródka. Wyprowadzanie psów. O tak. To właśnie wspominałam też ostatnio. Prowadzenie piesków albo siedzenie z tymi pieskami czasami w domu. Tak, babysitting dla psów. Pet sitting to się mówi. Nie, to jest świat zwariował. Sebastian akurat zarobił 30, mówiłeś, tak? Ile mu to zajęło? 45 minut. O! Ale to była taka okazja i taki wyjątek. Bo ja zarządzałem. No wiesz, to nie była prosta praca, bo ja jestem bardzo trudnym menadżerem niestety. To jest tak, zmusiałam, że zmusiałam mojego syna do ciężkiej pracy. Gram w golfa z ludźmi, no i to znajomy jest emerytowanym bankierem. I raz z Sebastianem pojechaliśmy razem na golfa i on prowadził golfkart. No i on z tym bankierem tam bardzo fajnie się dogadywał, on mu dał potem piłki do golfa. No i ten mój znajomy właśnie ostatnio mówi: słuchaj, wyjeżdżam do Nowego Jorku, on ma drugi dom w Nowym Jorku. Potrzebujemy kogoś, żeby się ten zajął podlewaniem. Czy twój syn byłby chętny? Ja mówię, no wiesz co, mogę zapytać. On mówi, no płacę 30 dolarów za... A, czyli sam zaproponował. Płacę 30 dolarów za każdy przyjazd. A to jest u nas na osiedlu. Ja mówię, czekaj, porozmawiam z nim. A myślę, że nie będzie problemu, ale daj mi z nim porozmawiać. Więc Sebastian na początku powiedział nie, ale potem się chwilę zastanowił. Ja mówię, Sebastian, 30 dolarów. On mówi, okej, okay, nie? No i Sebastian ciągle potem, no potem już pojechałem z nim tam, jak już to zobaczył, a to ja nie, to mogę to robić, no bo dużo roślin, mało trawy, ale dużo roślin, więc chodziło o podlewanie roślin. No i on myślał, że 30 dolarów za podlewanie tak długo, aż on wróci, czyli jakby nie wiem, trzeba było 6 razy podać, to jest dalej 30 dolarów. I ja mu nie powiedziałem, że to jest 30 dolarów za każdy przyjazd. Za każdym razem, gdy on przyjeżdża. Jakie dobre serduszko pojechał za. I mówi, no to super, 30 dolarów. A jak mu ostatnio podlewa, ja mu już powiedziałem potem, wiesz, jak przyjedziesz za tydzień, znowu dostaniesz 30 dolarów. On był tak, oh my gosh, tyle pieniędzy. Już się zastanawiał, co kupuje. Już kupował ten okulary 3D do grania, virtual. Już PlayStation planował, wszystko. Może ci kupimy nowe opony do roweru. Czyli zarządzasz jego zarobkami? Nie, no. Zarządzasz jego pracą? Sugerowałem mu, żeby może wydał inaczej te pieniądze. Tomek po prostu jest jego menedżerem. Ale generalnie ten. No i poprosiłem go tylko, żeby minutę na każde drzewko. Tam dużo tych drzew, dlatego to zajęło 45 minut, bo 45 roślin trzeba było podlać. Minutę każdą. Mhm. Żeby to miało sens. To są duże rośliny. Co chciałam powiedzieć, to właśnie jest to, że osobom takim, które wynajmują takie dzieci czy młodzież,
to oni bardzo chętnie płacą, bo to jest coś takiego, że oni bardzo chętnie uczą i wspomagają tę młodzież. To nie jest wyzysk, tylko to jest jakby taka chęć pokazania mu, że można zarobić, że to jest praca, za którą się płaci. Daje mu szansy po prostu. To jest takie w formie motywacji do pracy. Motywacji i trochę ludzie, którzy tu mają, często no, oni się tym pieniędzmi dzielą. Mm-hmm. To jest jakby sposób tak. dzielenia się z tym, co nie wiem, podziękowania za to, że tak dobrze im w życiu poszło często. Mm-hmm. Tak to prawda. Tutaj działa w Stanach. Mówię, że nie wszyscy, ale jest tak. No. Dobra, to co, chcesz iść do środka? No to zobaczmy, jak ta nasza Lania gra. Przeniesiemy się do środka, a my się z wami żegnamy. Pamiętajcie o tym, że będzie tydzień vlogów, także bądźcie z nami. Jak wam się podobał ten vlog, to zostawcie łapeczkę, a my się widzimy w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Cheers. Pa! Try to